and what started off as a minor spat is now something much more serious. Oh, there's a fight going on here between two Newcastle players. Kieran Dyer and Lee Bowyer are having a fight. Goodness me, what on earth is going on? I have never seen such a thing. Lee Bowyer and Kieran Dyer suddenly were at each other's throats. Well, what does he do now? Barry Knight calling the two players towards him. It's a red card for Kieran Dyer, and that means it will have to be surely a red card for Lee Bowyer. It is. Good grief. هذه المخاشنة جدا كانت قوية. الآن محمد سالم المال موجود. أنا اللي بعرفه أحمد فتحي. حسين خرجة لماذا يدفع هنا نينيه؟ لماذا يدفع نينيه؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على حسين خرجة لا يأتي. في 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 وجود كابتن الفريق رجب حمزة ممكن يأتي ويجادل الحكم. تأتي وتدفع نينيه لماذا؟ فنينيه بعد ذلك رد الدفعة بلكمة. بعد ذلك كان ممكن ينتهي الامر الى ان اتى بعد خرجه من جديد ولعب لعبه الكاراتيه يعني ما شاء الله عليه. ومع ان اليوم خرجه انا على حسب رايي افضل لاعب في هذه المباراه، من افضل ما ادى في هذه المباراه، وبدل من بعض الاداريين ان يقوموا بتهدئه الامور قاموا بشعللة الموضوع صح. I znów, zaiskrzyło na linii Mexes Mauri, ależ to jest dzisiaj od pierwszej minuty. Naprawdę tam przyłożyć iskrę, to wybuchnie wielki, wielki pożar. Od pierwszej minuty gry Mexes i Mauri toczą swoją wojnę. Taką jeszcze pewnie gdzieś tam pamiętam. Po to właśnie, by ten jeszcze w akcie takiego odwetu, tak jak teraz widzimy, został karany czerwoną kartką przez arbitra. Zobaczymy jak zareaguje Macoleni, czy do tego dojdzie. I tak jest rzeczywiście. Filip Mexes wyrzucony z murawy. Mauri, można powiedzieć, jest takim cwaniakiem, który wykorzystuje tą swoją siłę na murawie, a Mexes jeszcze za to zachowanie zostanie z pewnością ukarany przez sędziego. To była prowokacja ze strony Mauriego, ale nie wytrzymał tutaj tych emocji Filip Mexes. No tak to się kończy, kiedy nie idzie na murawie, no to jeszcze dochodzi do takich sytuacji. Oj, obawiam się, że Filip Mexes przez Lega Calcio będzie zawieszony, bo czerwoną kartkę to jedno, ale jeszcze szukać sprawiedliwości, wymierzać ją właśnie w taki sposób, no to jest naprawdę na oczach kibiców, na oczach... ...w maja 2004 roku, 4-2. После этого мячи, поражения. Ну и сейчас начнется. Вот здесь Кокорину. О, ну... Ну вот зачем это делает Александр Кокорин? Зачем? Для чего? Вот эта свара никому не нужна. Да? О! Ну а Чентурия-то поступает разве по-джентльменски? Кокорин не прав, а Чентурия подошел сзади и не видя. Кокорин не видел, а Чентурия из-под тишка. Подло и неинтересно. Gebeurt. Er komt. Hij ziet hem nu op het laatste moment ziet hij hem in zijn ooghoek komen. En er zijn er meerdere, of zijn dat de stewards? Nee, dat stewards. Zijn stewards, ja. Ja. Het is werkelijk ongelooflijk. Kijk even. Waps! Hij ziet hem op het laatste moment aankomen. Ja. Wat bezielt je om dit te doen ook? Hè? Ja. Dus dit is... Ik kan me echt wel voorstellen dat hij zo reageert. Ook. Ik ook. Maar dit is dus wat hij doet, Esteban. Hij neemt eigenlijk wraak ja. op die supporter.
Vind je dat Nijhuis een andere beslissing moet nemen hier? We hebben het vaak over de regels naleven, maar dit gaat mij te ver. Dit is gewoon jezelf beschermen tegen iemand die iets van plan is. Ja, dit is. עדיין, שחקנים הולכים כאן מכות, אנחנו לא אוהבים את התמונות האלה, זה פשוט מגעיל, גועל נפש, אין מילים אחרות לתאר את הביזיון הזה שאנחנו רואים שם על הדשא, תמיר בן עמי נכנס בכלל לתוך הדשא, אנשי ההבטחה מגיעים, היה משחק כל כך ספורטיבי. תסתכל מה הולך פה, מכות במגרש, תסתכל מה זה. נטולין, ממש בעיקות אחת בשביל. תסתכל. מה זה? כל זה לעיני אבי לוזון שיושב ביציע. אפילו המאמן שם. מוטי, אלימות. עידו, אנחנו נכנס דרכה, מאמן מה עושה? לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. בחיים. מישהו צריך לתת כאן את הדעת על המכות האלה. תסתכלו מה עובר שם על אנשים. תראו את אדריאן פרננדז. תראו את המאמן של בני לוד, פשוט בושה וחרפה. אדון אבי לוזון, קח את הקלטת, תראה איך הכדורגל שלך נראה. קח את זה גם לשרת הספורט, הגברת לימור לבנת, בואי לכאן למגרשים. לא כיף! הוא! תיתו כאן, תיתו כאן, תיתו כאן, תיתו כאן, תיתו Hello.